Proszę bardzo, pani posłanka Nykiel. Panie przewodniczący, wysokie komisje, ja chciałam zgłosić wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są dalsze zgłoszenia? Zaraz w dyskusji. I nie ma dalszych zgłoszeń. I proszę bardzo, pan poseł Orion Jędrysek. Czy mogę prosić o uzasadnienie tego wniosku? Pani. Powiem tylko, że ten projekt jest wyrwany z kontekstu całości ustawy. Prawdopodobnie będzie musiała być zmieniona w kontekście gazu łupkowego. Panie, szanowni państwo, proszę bardzo. Przepraszam. Proszę. Czy są jeszcze zgłoszenia do głosu? I to znaczy, nie no, zgłaszać się może. Ja chcę. Przepraszam, poseł Naimski. Ja jednak chciałem zareagować, panie przewodniczący i pani poseł, na to uzasadnienie. Ja bardzo proszę o powagę na tej sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej jestem poważna. Dziękuję bardzo. Tutaj wnioskodawca zachował się niepoważnie, co wszyscy zauważyli. Dziękuję. Dziękuję, pan poseł Jędrysek. No, że się zaśmiałem, ale wie pani, sprawa, pani nie czytała tego projektu ani uzasadnienia. Sprawa dotyczy odsłonięć odkrywkowych, małych, w żwiru przede wszystkim i piasku. Proszę nie wiązać tego z gazem w łupkach. Gaz w łupkach wydobywa się metodą otworową i szczelinując na głębokości kilku kilometrów. Czy pan nie powiela czasem błędu pana obecnego prezydenta Komorowskiego? Ja chcę pani powiedzieć, że nie ma żadnego, ale to żadnego związku. Pan przewodniczący.